Witajcie moi kochani, bardzo, bardzo serdecznie. Ja jestem Fikus. Jak widzicie, to pierwszy taki unboxing, jaki nagrywam, z tego co pamiętam. I po pierwsze, co to jest Arcade Block? Bo tutaj macie napis Arcade Block. To jest jeden z bloków, z tak zwanych pudełek, jakie są dystrybuowane przez stronę Netblock. Tam są chyba 4 do wyboru, będziecie mieli w tle. I postanowiłem nagrać, bo dostaję od nich właśnie takie arcade bloki. Postanowiłem nagrać, bo dostałem właśnie jeden od nich. To jest chyba grudniowy jeszcze, ale nie zdążyłem go rozpakować. Pozwoliłem sobie tutaj tylko przeciąć, jak widzicie. Więc co jest w arcade blokach? Co to jest arcade block? Arcade block jest to zbiór różnych rzeczy o różnej tematyce, na przykład z gier, z horrorów i tak dalej, i tak dalej. I na stronie macie wybór, będziecie mieli link w opisie. No to otwieramy, co jest w tym miesiącu. W każdym miesiącu może być wszystko, mogą być koszulki, może być dosłownie wszystko, wszystko może być wszystko. Trochę ustawię kamerę, żebyście widzieli wyżej. No to zaczynamy rozpakowanie. Jak widzicie, tutaj mamy już na początku znaczek, żeby robić zdjęcia, nagrywać to, te unboxingi i tak dalej, i tak dalej. Na pierwszy rzut, co mamy, to co widziałem sam po otwarciu, to jest koszulka Super Smash Bros. W takim stylu trochę GTA Vice City, to ją odłóżmy na bok. Kolejne co mamy, to jest chyba jakaś smycz. Taka ala wyjściówka Halo z bryloczkiem. Niezły bajer. Też na bok odłożymy. Tutaj mamy kolejną rzecz. Za cholerę nie wiem co to jest. A, wtedy już wiem co to jest. Słuchajcie, to jest taki mały, jakby specjalny touchpad podpinany do telefonu i dzięki temu możemy grać na telefonie, jakbyśmy grali na starym automacie do gier. Ja to teraz rozpakuję. Jeśli pozwolicie, bo chcę zobaczyć, jak to się dokładnie podpina. Cholerstwo mocno zapakowane. Bo stary fikus nie ma już sił. O, poszło. Zobaczmy, jak to powinno działać. Host to game to play, stick the stereo. A, to działa bardziej jak przycisk niż jakiś za specjalny touchpad, ale można tak sterować nim, zamiast sterować palcem, jak zazwyczaj sterujemy na telefonie. To sobie także odłożymy na bok. I kolejne co mamy, to jest jakieś chyba jajko, niespodzianka z Zeldy. Tutaj macie wszystkie informacje, no to sobie to też otworzymy. Tutaj powinna być figurka, bo w każdym miesiącu dodaję jakąś figurkę. Ciekawe, jak ta figurka wygląda po złożeniu, bo to jest chyba losowa. No, mamy tutaj figurkę. O, akurat mamy linka. Teraz go szybko złożę. Nienawidzę takich opakowań. To jest link z Zeldy, jakby ktoś nie wiedział, bo młodsi gracze nie muszą wiedzieć. Chociaż przydałoby się, bo to klasyka niby gier. Tutaj coś mamy. Nie wiem do końca co to jest. Wiem, że tutaj jest klepsydra. Jego da radę jakoś tutaj przyczepić, wczepić to. Tylko nie wiem do końca jak, tutaj musi być instrukcja gdzieś. To jest Zelda Phantom Hourglass. Dobra, to mamy tak.
i tu się podpina gdzieś. O, tu się podpina naszego linka. Ale gdzie się podpina klepsydrę, też by się przydało jakoś ją podpiąć. Nie wiem, jak to powinno być do końca. Zaraz spojrzymy na obrazek. Klepsydra powinna się trzymać sama z siebie. Nie wiem, dlaczego tak zrobili, po co tak zrobili, no ale mamy już gotową figurkę Linka. Trochę, powiem, fajna figurka, ale trochę misterna. Misterne wykonanie. Dobra, tutaj od tego jajka. I teraz, nie wiem, czy wiecie, co to jest, ale to jest, każdy z nas na pewno grał w Portala. I to jest właśnie szalik z Portala. Z logiem Aperage. Czy Aperage? Nie wiem, jak to się wymawia. Ale widzicie, szalik naprawdę gruby. Tutaj jest logo Portalu dwójki. Szalik naprawdę gruby i musi być ciepły. Jak widzicie, Aperage Laboratories. Cały szalik. Jest taki gwóźdź programu, sobie założę ten szalik, cieplutki. Jeszcze mamy tutaj magnesy na lodówkę z Sonic the Hedgehog. Fridge magnets, czyli magnesy na lodówkę, dobrze mówiłem. Z początku wyglądało mi to na naklejki, ale zobaczyłem, że to jest bardzo gruba. Tutaj mamy taki jakby wzór, jak to można ułożyć na lodówce. Takie zdjęcie, to jest bardzo fajne. No, bardzo grube, muszę przyznać. Bardzo dobre magnesy na lodówkę, bardzo dobrze wyglądające. Zaraz sobie podczepię na lodóweczkę. Wszystko ładnie. Odepnijmy tak może, aż kurde mać. Dobra, to zaraz sobie schowamy. I dalej już w pudełku nic nie ma, no oprócz karty, która powinna być na początku. Tutaj widzicie, jak wygląda cały ten szalik. Tutaj widzicie, co jest dodane, czyli koszulka Smash Bros. Smycz, magnesy, figurka i nasz touch control. No to wszystko. Powiem, że paczka całkiem udana, ładnie wyglądająca, wszystko ładnie wygląda. Wszystko sobie tutaj niepotrzebne schowam, czyli na razie szalika chyba raczej nie będę zakładał. I przy okazji opowiem wam, na czym polega cała inicjatywa tego, tych pudełek. Chodzi o to, że jest pewna strona, która wysyła też takie pudełka. Możecie zobaczyć to na kanale rhn.eu, czyli kanale Dark Archona. I tutaj macie po prostu, on też robi unboxingi takie, tylko że on ma jeszcze, bo on mieszka za granicą i ma jeszcze więcej tego, u niego więcej przywozi, bo to jest jedyna firma Nerdblock, która przywozi do Polski, aż z Kanady, więc to jest bardzo duży plus, bardzo duży plus. No i tyle powiem, warto zamawiać takie rzeczy, bo możemy dostać figurki za grosze, grosze. Jedna taka paczka, zaraz wam powiem, ile kosztuje. Tutaj mam wszystko wytyczne. Cała paczka kosztuje $21.50. To jest niedużo, to jest tyle, co za zwykłą grę na Steamie. W tych promocjach, więc na każdego powinno stać. Więc piszcie, czy chcecie więcej takich unboxingów, bo ja będę dostawał to co miesiąc. Dzięki za uwagę, subskrybujcie, komentujcie, łapkujcie i Link się z wami pożegna. Na razie.